Od ostatniego czasu sporo się pozmieniało. Po Sylwestrze postanowiłem, że rozdzielę się od Karo i Riko. Smok Riko zachorował, a Karo chciała wytrenować swojego smoka sama. A ja potrzebuję przygody. Jako iż tylko Leon był zdolny do latania, wsiadłem na niego i zabrałem swoje smoki ze sobą na wyprawę. Chcę zbudować smoczy rezerwat i pomagać smokom. Od teraz jestem... jeźdźcem smoków! Spokojnie, Leon, spokojnie. Zaraz się gdzieś zatrzymiemy, no halo. Już się tak nie rzucaj. No, czy ty możesz? Zaraz spadniemy do wody, no. Tu gdzieś, o, tutaj gdzieś zaraz, przy tych klifach, no. Przy wodzie gdzieś tutaj. No już, wiem, jesteś głodny, tak. No, resztę też od razu nakarmię, żebyśmy nie musieli się tutaj stresować. Spokojnie, ja wiem, że ty jesteś głodny, no lecimy już parę dni, no, ale to musisz mi, stary, wybaczyć, no. Musimy znaleźć jakieś fajne miejsce, tak? No, chyba po to się rozdzieliliśmy ze wszystkimi. Masz, jest. Jesteś mega głodny, masz, no. Ech, ja wiem, że ty tego nie znosisz, ale na tobie jedynie mogę latać. Ty tu jesteś najstarszy, największy i no, ty musisz sobie z tym poradzić. Ja wiem, że to są dalekie dystanse, ale chłopie, no... Ach, przyzwyczajesz się jeszcze do tego, no. Teraz trzeba jeszcze resztę nakarmić, tak, chodź tutaj. Berry, proszę bardzo. No kurde, chyba widzisz, że tutaj Berry jest mniejszy od ciebie. Karmel zresztą tak samo, o duchu to już nie wspominam po prostu. Macie chłopaki, siadajcie, chcecie jeszcze? Masz. A nie, ty jesteś najedzony. Dobra, musimy znaleźć, słuchaj, jakieś tutaj szybkie schronienie albo coś zbudować na szybko. Nie wiem, w sumie te tereny wyglądają tutaj obiecujące, ale bym się jeszcze gdzieś obok przeleciał. Ale to zrobimy już jutro, tak? Wiem, że tobie się nudzi i że ty po prostu nie chcesz, żebym teraz już gdzieś leciał z tobą, także poczekamy do jutra. Duch, usiądź sobie tu spokojnie, ty musisz, duch, wyrosnąć. Ty, kurde, jesteś już... Ty dopiero się wyklułeś, a ty już jesteś bardzo, bardzo duży, także... Ja zbuduję dzisiaj jakieś ognisko, jakieś cokolwiek. Ty... Nie narzekaj, tak, spokojnie, jutro się tylko przelecimy, gdzieś tu zaraz się osiedlimy, to już nie będzie taki daleki dystans, spokojnie, to już będzie gdzieś tutaj blisko, gdzieś się zaraz osiedlimy, bo te klify wyglądają obiecująco, można się gdzieś tutaj osiedlić chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, no. Pozbieram jakieś drewno czy coś, mam tutaj, mam, oczywiście, że mam jakąś siekierkę. Nie, szybko to drewno, muszę to zbierać, cholera, już się robi ciemno, no. Ach, oczywiście muszę być łamagą z parkura, bo jak żeby inaczej. No czy to musi być jeszcze tak wysoko? O, przynajmniej jakieś drewno tutaj jeszcze zyskałem. Dobra, trudno, muszę się podsadzić, no nie ma wyjścia innego. Czy to jest jeszcze wyżej? Sięga, oczywiście, że jeszcze wyżej. No nie, no muszę się pośpieszyć. Chłopaki, zaraz pójdziecie spać, już tam nie krzyczcie, już was słyszę, spokojnie, halo. No ja też chciałbym iść spać, jestem zmęczony. Halo, tak, już. Idźcie sobie spać na spokojnie. Duch, ty przede wszystkim odpoczywaj, ty musisz nabrać sił. Chłopaki, idźcie spać. Leon, ty przede wszystkim się wyśpij, bo ty jutro ze mną musisz jeszcze się gdzieś tutaj przelecieć. Znajdziemy jakieś fajne miejsce na domek i później jak już się tutaj osiedlimy, jakieś smoki może też nowe będą. No nie wiadomo, no na razie wy jesteście jedynymi nocnymi furiami, jakie mam. W sumie to w sensie chodzi, że jedynymi smokami, jakie mam. A wiesz, są jeszcze inne smoki typu właśnie, nie wiem. Gronkiel, koszmar ponocnik, śmiertnik zębacz, no wiesz, Leon, są dużo różnych rodzajów smoków, także po to poszliśmy od Karo i Riko, żeby zrobić jakiś rezerwat dla smoków, także musimy tutaj coś zbudować, że jak przylecą, żeby nie przylecieli, także, no oni, znaczy dobra, no nie chcę, żeby przylecieli na gotowe, ale żebyśmy tu coś mieli, żeby było się czym pochwalić, także ty idź spać, jutro znajdziemy jakieś fajne miejsce, tak, proszę bardzo. Tylko teraz jakieś ognisko by się jeszcze przydało. Dobra, łopata, wait. Tylko coś musimy zrobić na szybciocha. Jakaś norka czy coś. Pierwszy obóz jak zwykle na nowych terenach. Matko, jak oni głośno chrapią. Dobra, i to drewno teraz tak. Trzeba zrobić crafting przede wszystkim. Teraz podstawy survivalu znowu trzeba się uczyć. Crafting, w sumie to wszystko przerobimy na deski. Stawiamy jakiś crafting i teraz tak, robimy półpłytki, żebyśmy mieli jakiś dach nad głową, żeby nic nam tutaj nie napadało, jakiś deszcz czy cokolwiek. O, i od razu lepiej się mieszka. Cholera, tylko teraz jeszcze bym musiał znaleźć jakieś krzesiwo czy coś. Dobra, spróbuję znaleźć gravel. Dobra, i teraz tylko jeszcze tutaj zapalniczka. Mam nadzieję, że się nie obudzą. Ja muszę się po prostu ogrzać. Te zbroje najlepiej ściągnę, żeby mi się nie zmarnowała.
To ognisko mnie rozgrzeje, to trochę tutaj trzeba będzie poczekać. Chyba dzisiaj jednak nie zasnę. Czekam do rana. No już rano? Czemu tak wcześnie? Czemu tak wcześnie rano? Co ja mówię w ogóle? Ognisko zgasło oczywiście. Chłopaki dalej śpią. Nie wierzę po prostu. Dobra, muszę się przełamać. To będzie zimne, ale dobrze mi to zrobi. Nie! Dobra, trudno, lecę na całość. Jak zimno! Dobra, od razu się obudziłem. To dobrze robi. Chłopaki, halo, wstawać! Wstawać, halo, już budzić mi się tutaj. Wszyscy, dobra, nie, duch sobie może spać. Halo, Karmel, no, Leon, no. Leon, ty rośniesz jak na drożdżach po prostu. Halo, duch, czy ty musisz... A, dobra, już nieważne. Chcecie, chłopaki, jeść może? Macie śniadanko jakieś, jakiekolwiek? Proszę bardzo. Żebyście mi tutaj nie umarli z głodu albo coś. Dobra, to co, Leon, gotowy? Dobra, i teraz tak, Berry, Karmel, pamiętajcie. Halo. Słuchajcie mnie w ogóle? Dobra, wiem, że się chcecie... A, już was zaraz, no macie, możecie sobie iść gdzie chcecie, słuchajcie. Posłuchajcie mnie najpierw. Duch jest jeszcze mały, tak? Także pamiętajcie, żeby mu się nic nie stało. Pilnujcie go, nie odstępujcie go na krok. Niech sobie teraz śpi, ale po prostu, żeby nic mu się nie stało. Nie wiadomo czego, jakiś smog nie zaatakuje, jakieś potwory minecraftowe, czy cokolwiek innego. Także pamiętajcie, brońcie go. No i sobie idźcie gdzie chcecie, no już dobra. Leon, lecimy. Przelecimy się tutaj po okolicy, żeby się tylko im nic nie stało. Ja bym tutaj gdzieś... Czy osiedlibym się na jednym z tych klifów albo coś? Ładnie tutaj jest, serio, tak... Nie wiem, co ty myślisz o tym, Leon? No dobra, ja wiem, że tobie wszystko jedno pewnie. Tak samo chłopakom, ale jednak... No, chcę, żeby to było jakieś komfortowe. Uuu, co tam jest? Jakieś fajne drzewa, jakieś coś, jakieś łuki kamienne. Ej, to jest to, co lubię. Może tam u góry gdzieś na tym łuku albo coś? Ładne tu są tereny, mega. Leon, ale... Czekaj. Przede wszystkim zwolnij. Ląduj. Ej, no, kozak tutaj jest przecież. Czy ty... Leon? Co ty na to, żeby się gdzieś tutaj osiedlić? Jak tu jest pięknie, przecież z tego tutaj miejsca będzie taki widok. Lećmy jeszcze tam dalej zobaczyć, ale tutaj jest tak piękny widok. Ojej, już myślałem, że cię gdzieś zgubiłem. Tutaj jest taki piękny widok. Chodź, Leon. Tylko wolniej, żebyśmy zdążyli z renderowaniem świata, żebyśmy tutaj wszystko mogli zobaczyć. Bo może znajdziemy jakieś lepsze miejsce, no nie wiadomo nigdy, nie? Jakie wodospady piękne! Tylko tam jest troszeczkę ciemno. Nie, tutaj się nie osiedlamy, ale ogólnie tutaj jakby się gdzieś... Ej, no przecież to jest piękny świat, no! Leon, zaraz wracamy po chłopaków, no tam się... Musimy się tam osiedlić, no... Za piękny widok, ale jeszcze bym chciał tutaj się przelecieć, tylko... Ej, no ładnie tutaj jest, przelećmy się tam. Dawaj, gaz do dachy. Dobra, wolniej, Leon! Wolniej, no. No, przecież tutaj jest tak pięknie. Takie budowle tutaj mogą powstać. Taki rezerwat dla smoków, no. Wow, ja już to mam w głowie po prostu. Halo? Jest tam kto? Nie chcę się umoczyć. Proszę, taki parkour mi się wydaje. Halo? Nie, dobra, nikogo tam nie ma. O, dobra, nic mi się nie stało. Leon? O, jesteś. Tak wysoko ty tam jesteś. Dobra, wracamy po chłopaków. Osiedlamy się gdzieś tutaj. No na bank, no te tereny są zbyt piękne, żebyśmy się tutaj nie osiedlili, no. Uważaj, Leon, spokojnie. I teraz rura po prostu do Karmela i reszty. Karmel! Berry! Dobra, spokojnie. Leon, ja się jeszcze muszę nauczyć na tobie latać, bo to nie jest wcale takie łatwe. Rico, kurde, mówił, że latanie na smokach nie jest takie trudne. Najwidoczniej... Jego smok po prostu jest łatwiejszy w obsłudze niż ty.
jeżeli wiesz, o co chodzi, no też się nie obraź na mnie czy coś, że wiesz, obsługa i tak dalej, ale wiesz, o co chodzi chyba. Chłopaki, znaleźliśmy zarąbiste miejsce po prostu. Dobra, ducha spakuję, niech sobie... Dobra, duch, ty sobie dalej musisz spać, ty musisz jeszcze rosnąć. Dobra, masz, jesteście głodni, widzę. Leon, czy ty jesteś głodny? Ty pewnie też jesteś głodny, no pewnie. Ty oczywiście dużo, dużo musisz jeść, żeby mieć siłę. Ja was, chłopaki, też biorę teraz. No, dobra. Chodź. I lecimy tam, Leon, do tego miejsca. Dobra, ten obóz już tutaj został. Chociaż, czekaj. Crafting może wezmę. Nie wiadomo, kiedy się może przydać. Dobra, ognisko. Dobra, możemy wziąć ognisko w sumie. Chodź, lecimy tam, Leon, z powrotem. Ty, ale mega po prostu, tutaj mogą być takie emocje po prostu, no. Piękne budowle, w pięknych terenach. Może jeszcze jakieś nowe gatunki smoków, to by się bardzo, bardzo, bardzo przydało. Wręcz bym nawet powiedział. Dobra, Leon, teraz tak, chwila. Berry. Karmel. I ducha gdzieś tutaj damy. Duch, spokojnie. Damy ci tutaj, śpi sobie. Teraz tak, ty, Berry, weź go tam pilnuj. Karmel, kurde, byśmy musieli... Bo przede wszystkim potrzebujemy dużo drewna. Ja bym tutaj zbudował na tym płaskim terenie jakiś domek. Nie chcę na razie w górze gdzieś, ale przydałoby się iść po jakieś drewno właśnie, także... Co wy, chłopaki, robicie? No, pilnujcie ducha albo coś. Dobra, ty sobie, Leon, możesz odpocząć na spokojnie. Ja idę po jakieś drewienko. Crafting tu już można postawić. Ach, lecimy z tym koksem. Łocie luju, jak tu jest wysoko. Ej, chłopaki, widzicie mnie? Hej, siema! A, oni mnie pewnie i tak nie słyszą. Ale ja nie mogę, jak tu jest wysoko, ale jak pięknie po prostu. Jeszcze słońce czy księżyc? To jest księżyc chyba. Czy słońce? Nie, no przecież jest dzień. O nie, już się noc robi. Przydałby się ten hak, co Rico miał. Może też taki jakiś skraftuje. Jeszcze nie wiem jak. Miałem mieć tylko cholera po drewno. A ja tu zwiedzam na piechotę, zamiast wziąć Leona. Szkoda, że się Leon mnie nie słucha. No jakby przyleciał tutaj, to by było łatwiej znacznie, no. Po co ja w ogóle robię takie górskie wspinaczki? No po co mi to było, no? Dobra, żyję. I teraz tak. Żeby się tylko nie zabić. Bo będzie... Dobra. A nie, czemu? Już musi być noc, no. O, co z tymi drzewami się stało? Czemu one są takie pocięte? Co tu się stało? Nie mówcie mi tylko, kurczę, że tu jest jakiś smog. Dobra, spokojnie. Już gwiazdy widać. Ej, no z tymi drzewami... Chwilę, muszę wejść wyżej, ale ewidentnie te drzewa są tutaj takie skoszone, jakby no, takie płaskie są. Co tam jest? Co tam jest? To jest jakiś smog. Nie, to jest smog, czy to nie jest smog? Nie wiem. Może jak to jest smog, może jak się wrócę po Leona, żeby... Nie, no, może mnie usłyszą, albo wyczuję jakieś zagrożenie. Nie wiem, czy brać miecz. Nie, bo jeszcze się wystraszy i mnie zaatakuje. To jest ewidentnie jakiś smok, ale śpi teraz. Halo? Nie wiem, nigdy nie miałem doświadczenia jeszcze z takim smokiem. To nie jest nocna furia. Nie, oczywiście, że to nie jest nocna furia. Bo czemu by to miała być jakaś nocna furia? Tylko musi być jakiś obcy smok, no. Dobra, może za bardzo panikuję. Smoczku. Smoczku. Cip, taś. Smoczku.